Funkcjonariusze KAS otwierają łomem drzwi. Dokonują zatrzymania mężczyzny. Mundurowi przeszukują zatrzymany samochód. Pojazdy wjeżdżają na teren Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Z radiowozu służby celno-skarbowej wychodzi zatrzymany mężczyzna. Funkcjonariusze prowadzą go do budynku. Prezentacja zatrzymanego oleju. Funkcjonariusze wyciągają pojemniki typu Mauser z samochodu. Samochód ciężarowy. Mężczyzna odkrywa pojemniki z zatrzymanym olejem.